Koszykarze WKK powalczą w niedzielę o zajęcie 4. miejsca po sezonie zasadniczym pierwszej ligi. Pozycja ta da im przewagę własnego parkietu w pierwszej rundzie play-off. Drużyna Pawła Turkiewicza po bardzo ważnym zwycięstwie na wyjeździe z MKS Dąbrowa Górnicza podejmie na koniec Stal Ostrów Wielkopolski. Wygrana da im upragnioną 4. lokatę, niezależnie od wyników innych meczów. Początek spotkania w niedzielę 30 marca o 18 w hali AWF przy Stadionie Olimpijskim. Od czwartku do poniedziałku w hali Orbita potrwa 38. turniej szermierczy Challenge Wratislavia. W zawodach weźmie udział 2000 dzieci z ponad 30 krajów świata. Wrocław ma się czym chwalić, bo turniej przyciąga szermierzy z różnych zakątków globu. Swój start w stolicy Dolnego Śląska zapowiedzieli m.in. reprezentanci Stanów Zjednoczonych, Australii, Japonii, Jamajki i Singapuru. Co nas czeka w weekend? W sobotę powalczą floreciści, a w niedzielę florecistki. Wszystko zakończy się zmaganiami w Szabli w poniedziałek. Niedziela będzie należeć do hrabin. Przed nami otwarcie sezonu softballowego we Wrocławiu. Odbędzie się spotkanie towarzyskie między hrabinami a KSB Wrocław. Bejsboliści są już znani w kraju, softballistki dopiero raczkują. Będzie jednak co i kogo oglądać w akcji.